Jesteśmy z Kolnika, z gminy Pszczółki, oczywiście. Nazywamy się Koło Gospodyń Wiejskich Kolniczanki. Jestem tutaj przed, no wręcz, pokażmy go może jeszcze raz, olbrzymim wieńcem dożynkowym, własnoręcznie robionym. I to jest takie moje standardowe pytanie. Czy trudno robi się taki wieniec? Bardzo trudno. W pocie czoła, ale z olbrzymią radością. I myślę, że najwięcej na ten temat powie Ania i Monika, ponieważ to one mają taki zmysł artystyczny i nas kierują w tej pracy. My tylko pomagamy. Jasne, zapraszam panie tutaj. Nie wiem, czy kamera nas tutaj ogarnia. To tak mam stanąć? Dobrze, to w takim razie. Jak pani została wezwana do odpowiedzi, to bardzo proszę mi powiedzieć, co na tym wieńcu jest? Co w tym wieńcu jest? Nie, w wieńcu, bo to są wszystkie chyba produkty, które dała nam natura. Tak, dokładnie. Starałyśmy się, żeby było tak kolorowo w tym roku, żeby było właśnie różnorodnie. No i to jak widać, no, wyszedł nam bardzo duży. On jest bardzo wysoki. Niech pani powie, jaki on jest wysokości. Jest wysoki i razem z podstawą ma 1,92 m. A ile waży? O, nie wiemy tego, ale jest bardzo ciężki. Dobrze, niech pani powie, co tutaj wszystko jest, bo tu widzę i dynię, i kukurydzę, ale pewno wiele, wiele więcej rzeczy jest, także bardzo proszę. No, mogę powiedzieć, że są takie dodatki właśnie różnorodne. Robiłyśmy też same takie kwiaty, mogę pokazać. To jest wszystko robione ręcznie, które też wiszą w środku, w wieńcu, też są robione ręcznie, ze zbóż, klejone. I te kwiaty również są wszystkie robione, wszystko jest ręcznie robione, także... Ile trwało przygotowanie tego wieńca? No tak, wszystkie dni złączyć, to myślę, że tak z 2 tygodnie. No. Nawet ostatnie dni robiłyśmy tak z 5 dni po 8 godzin. Ile osób robiło ten cudowny wieniec? Myślę, że tak około 10. Bo nie liczyłyśmy, bo różne osoby się przychodziły, niektóre na przykład dzień nie przyszły, następne przyszły. Ale tak końcówkę to robiłyśmy ja z Moniką.